Hej wszystkim, z tej strony Charmin. No i co, kochani, słuchajcie, lecimy dalej. Dostałam tutaj cynka od jednej z widzek, że powinnam siedzieć cicho, nic nie mówić. Także więc tak zrobimy, nic nie powiemy. Nie mogłam nic na to poradzić, ale przypomniałam sobie, jak to ostatnio z Lensem sobie rozmawialiśmy. Mówił mi, że łatwiej jest mu rozmawiać z ludźmi oko w oko, a teraz i tak czy siak wydawał mi się, jakby zgubił język w buzi. Musi się nauczyć, jak radzić sobie w takiej sytuacji. To będzie dla niego jakby dobrą nauką. Aha. No i proszę bardzo, idzie panom. Chevalier, czy jakkolwiek ja to wcześniej mówiłam, wciąż spogląda na Lensa podejrzliwie. Przez parę chwil dalej zalega tutaj cisza, jednak Claude postanawia ją przerwać. Ciężko wzdycha i jakby wkracza pomiędzy tę dwójkę. No i proszę bardzo, na mnie mówisz, że ja wszystkich krytycznie oceniam, a ty co? Robisz w sumie to samo. Jak to jest własnokrytyka, coś takiego? Tak, słuchajcie, Jaden jest chory, także jeżeli coś tam wam będzie kasłać, no to niestety bidulek, a że mieszkamy w tym samym miejscu, także nic na to nie poradzę. Ale możecie mu oczywiście życzyć zdrowia, na pewno się wtedy poczuje lepiej. Lens jest. Claude wzdryga ramionami. Lens to nie ja. Nie, zdecydowanie z Lensem jest o wiele łatwiej się zaprzyjaźnić niż z tobą, Claude. Jauć, to bolało. Kochanie, ty moje, dranisz mnie. Zarówno Lens, jak i Chevalier śmieją się. Claude niezadowolony odwraca się i odciąga mnie za dłoń. W momencie, kiedy Claude jednak spogląda za siebie, widzi, że Lens obdarza go wdzięcznym uśmiechem. A więc Claude naprawdę może zrobić coś z braterskiej miłości, jak się postara. Chevalier i Lens zdają się być bardziej komfortowi teraz ze sobą, jak już im przerwano. Claude jednakże bierze mnie z dala od tej konwersacji. No i proszę bardzo, przynajmniej ktoś się z nim umie dogadać. Wszyscy poza tobą. Claude wzdryga ramionami. Niektóre rzeczy w ogóle się nie zmieniają. Jednakże zaraz po tym rozstajemy się. Claude idzie porozmawiać jeszcze z członkami mojej rodziny, kiedy ja poruszam się w głąb tawerny. Księżniczko, o, Waltz! I z tego co widzę, to Waltz normalnie szyję ma grubości nie wiem czego. Hipopotama chyba. No strasznie panowie wyglądają w tej wersji, strasznie, ale co ja na to poradzę? Nic nie poradzę. Waltz oczywiście podchodzi do mnie, żeby się przywitać. Ach, a czyżby to nie był ulubiony magik naszego księstwa? Ulubiony to troszeczkę za duże słowa, ale dziękuję ci. No i jak tam idą ci twoje zajęcia? Chyba muszę przyznać, że są dosyć wielkim sukcesem, skoro już nie zdążyłeś na nasze trzy ostatnie lekcje z Delorą. Właśnie chciałem ci za to przeprosić. Nie masz za co przepraszać. Przecież jest jeszcze tak wiele młodych czarownic, tak, które potrzebują ciebie bardziej niż ja. Po tym, jak złamano klątwę Waltza, naprawdę pomagał mi w uczeniu się magii. Widywałam go dosyć częściej, zanim zdecydował się, że to właśnie on będzie uczył młode czarownice. Waltz jest bardzo dobry w obyciu z dziećmi, nie żeby nie był nim przez większość swojego życia, prawda? No i jak tam ci idzie jako nosicielka Tenebrarum? Oho, żeś stary poruszył dosyć drażliwy temat. Księżniczko? Wiesz, ostatnio coraz więcej mam złych snów, ale nie ma co się tym przejmować. Waltz, przestań. Naprawdę nie musisz się teraz o mnie martwić. Ale przecież to normalne, że jestem twoim przyjacielem i się martwię, przecież to wiesz. Waltz pomagał mi przypominać sobie moje stracone wspomnienia, teraz kiedy już nie jest przeklęty. Z jego pomocą
Przypomniałam sobie o naszej wcześniejszej przyjaźni. No tak, pewnie serduszko go boli, że to jednak nie on został wybrany. Słuchaj, dzisiaj jest dzień do świętowania, nie możesz się o mnie martwić. Ale to jest rozkaz od twojej księżniczki. Wells uśmiecha się, a zaraz potem kładzie swoją dłoń na klatce piersiowej i ukłania mi się. W takim razie nie mam wyboru i muszę tego usłuchać, przynajmniej tak myślę. Nasza konwersacja idzie w bardziej lekki ton. Radosne godziny mijają dosyć szybko. Poza Żuriem i Garlanem, którzy wciąż są w pałacu, ponieważ wzywa ich praca, wszyscy, których znam, tutaj są. To naprawdę miły moment, w którym mogę z nimi wszystkimi porozmawiać. Po jakimś czasie ogromny tort zostaje, że tak powiem, wniesiony za pomocą magii, w sensie latający tort przez Perfect, o to chciałam powiedzieć. Wszyscy w pokoju zaniemówili, kiedy zobaczyli, jak masywny on jest. Te ciasto ma aż 5 różnych kondygnacji i bez magii potrzebowano by 6 ludzi, żeby go tutaj wnieść. Jezu. Ja myślałem, że to ciacho będzie dosyć małe. A no, ale przecież ono jest. Lens nagle przestaje mówić, kiedy widzi i wskazuje na to, co wniesiono. Wydaje mi się, że jego zwyczajne obycie nagle zachwiało się i zaraz na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. To jest brugantyjski ciasto, brugantyjskie ciasto, jest odmiana tej nazwy, jest masakryczna po polsku. Ja od dawna już takiego nie jadłem. A co? O tak, słyszałam o tym brugantyjskim cieście. Jest niesamowite ciężkie do zrobienia, ponieważ zawiera tak wiele tych kondygnacji i innych tam przekładających się kremów, czy jak to tam się mówi po polsku. Mówi się, że największe ciasta że tak powiem, zawalają się pod tym, jak są duże. Jejku, ja bym zjadła. Widzisz, także naprawdę jest małe. Samo, że tak powiem, się nie zawali. Claude widać, że jest przepełniony dumą, kiedy mówi mi, że najlepsi piekarze w Angelie zostali zaprzęgnięci do zrobienia tego ciasta. Dekoracje same w sobie zostały wykonane właśnie przez tych profesjonalistów, ale bardziej skomplikowane detale zostały zrobione przez nasze drogie wiedźmy. No, bardzo miło z ich strony. Delora także użyła takiego triku, że położyła na samej górze oczywiście do zmuchnięcia świeczki, które nie chciały się zmuchnąć, nieważne jak bardzo na nie chuchałam. Końcem końców skończyło się na tym, że po prostu użyłam mojej magii i zlodowaciłam to wszystko, żeby przestały się palić. Niczego innego po Delorze, że tak powiem, się nie spodziewałam. Kiedy wszyscy już uporali się ze swoim ciastem, widzę, że dzień ustanął na czas nocy i, że tak powiem, promienie, w sumie nie promienie, tylko poświata księżyca, tak, przychodzi tutaj do nas. Całe to nasze świętowanie zaczyna się już kończyć z powodu nocy, kiedy Claude podchodzi do mnie i nalega, żebym wróciła do pałacu, żeby dać mi mój ostatni prezent. Na początku zakładam, że wszyscy z nas zostaną przeteleportowani do pałacu, ale moja rodzina wręcz nalega, żebym szła przed nimi. Ojciec ma coś, co chciałby przedyskutować z Delorum Imperfect, a Ofelia o dziwo naprawdę cieszy się z konwersacji z Enis, która właśnie dyskutuje jakiś bardzo skomplikowany przepis. Decyduję się, żeby sama pójść wcześniej z Claude'em z powrotem, kiedy już wszystkimi się żegnam. Oj, tu się zmieniło, teraz jest ciemne. Chyba w poprzedniej wersji tak nie było.
Spodziewam się, że moja przechadzka po mieście będzie dosyć przyjemna, ale jestem zdziwiona, kiedy widzę światła i dekoracje, kiedy wyruszamy na główny plac. Specjalnie zrobione latarnie zwisają z dachu domów, a na podłodze widzę czerwone i białe kwiatki płatów. Wszędzie, gdzie tylko zobaczę, widzę stragany udekorowane liliami i różami. A cóż to wszystko jest? No jak to co? Przecież obchodzimy twoją rodzinę. Główny plac jest sercem oczywiście wszystkich festiwali. Widzę, że stoiska przepełnione są grami, muzyką, czy to jedzeniem. Wszędzie jednak widzę, że te lilie i róże są głównym tematem. I gdzie tylko nie spojrzę, widzę ludzi uśmiechających się i śmiejących pomiędzy sobą. Emmeline mówiła mi, że chcieli jakoś z ludźmi także świętować moje urodziny, ale spodziewałam się, że rozdystrybutują, tak? Rozdadzą, o to chciałam po polsku powiedzieć, drinki i to by było na tyle. O, czyżby to były także i różane płatki? Wiesz, to przecież tylko dlatego, że róże i lilie tak dobrze ze sobą w zgodzie się kombinują, prawda? Przecież to nie wcale nie znaczy, że chciałem ukraść od ciebie trochę światła reflektorów. Nie, oczywiście, że nie. Na pewno. Nie mogę nic na to poradzić, że uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy tak patrzę po całym mieście. To naprawdę niesamowicie piękna noc i widzenie ludzi, którzy także biorą czynny udział w świętowaniu, sprawia, że czuję się szczęśliwa. Dziękuję ci, Claude. Twój uśmiech jest wystarczającym podziękowaniem ma miłości. No i zresztą wszyscy musimy podziękować twojej rodzinie, ludziom pracującym w pałacu, a także tym z tawerny. W życiu nie udałoby mi się zaplanować wszystkiego bez nich. Kiedy już tylko docieramy do drzwi, oczywiście naszego pałacu, znaczy no, do bramy pałacu, nie drzwi, przepraszam. Kiedy nikt nas nie widzi, ja pochylam się i całuję Claude'a w policzek. Natychmiastowo rumieni się, a ten przepiękny kolor na jego policzkach sprawia, że się śmieje. Kocham cię, Claude. Ja ciebie też, kochanie. Dotyka swoją dłonią różyczki, tak, tej, co od nas dostał. Całym moim sercem. Biorę go pod ramię i razem przechodzimy przez drzwi. Znaczy drzwi, wejście. Aha. Upadam na swoje łóżko, wzdychając. Naprawdę ta celebracja moich urodzin była dosyć długa, a więc jestem bardziej wykończona niż zazwyczaj. Zapadnięcie w sen naprawdę wydaje mi się czymś przyjemnym, ale siadam, kiedy Claude nagle wchodzi do pokoju z uśmiechem. No i tutaj miałem nadzieję, że zaśniesz, a ja mógłbym cię obudzić pocałunkiem. To nie byłoby potrzebne. Claude wychodzi naprzód i widzę, że ma dla mnie małe zawiniątko. Jest prosto, właśnie zawinięte, udekorowane, z niebieską wstążeczką na samej górze. Zastanawiam się, co to może być. Claude siada zaraz obok mnie, a ja szybko rozpakowywuję wierzchnią warstwę, z której wypada właśnie pudełeczko. Kiedy już uda mi się wszystko rozpakować, znajduję jeszcze mniejsze pudełeczko w środku. Delikatnie otwieram je i wpatruję się w to, co jest wewnątrz. O, jakie to ładne. A tobie co się stało? To miały być, nie wiem, zakłopotanie, bo tak średnio wyszło. Ale dobrze. To jest chyba najładniejsza, że tak powiem, ilustracja dotychczas, jaką mieliśmy. To
wyjmuje łańcuszek, no i oczywiście ozdobę do niego przytwierdzoną. I delikatnie dotykam płatków moimi palcami. Moje oczy natychmiastowo lądują na różyczce, którą ma Claude. No widzisz? I teraz pasujemy do siebie. Moje palce mocniej chwytają lilię. To całe celebrowanie z innymi ludźmi, ten cały... No, ten cake, czyli ciasto, tak? I na dodatek jeszcze to. Pomimo tego, że przecież Claude uwielbia być dramatyczny, był w stanie mi wręczyć dzisiaj tyle rzeczy, które wcale nie brakowało w nich tej prawdziwości. Jezu, to zdanie nie miało sensu. Podobać się, prawda? Nie. Nie bądź. No i nagle widzę, że Claude staje się smutny, ale zaraz szybko wydaje mi się, jakby był zagubiony, a ja się śmieję. Kocham to. Naprawdę uwielbiasz się ze mną droczyć, prawda? Kładę moją dłoń na jego kolanie i pochylam się, wciąż trzymając swój prezent pomiędzy palcami. Zawsze to będzie dla mnie skarbem. Dziękuję ci, Claude. Zanim może powiedzieć cokolwiek innego, pochylam się i całuję go. Nasze usta spotykają się w pocałunku, który zaczyna się dosyć delikatnie, ale zaraz potem przeradza się w coś głębszego, mocniej. Opieram się na nim i sprawiam, że oboje spadamy na łóżko. No, 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 co to się dzieje? Oho, a więc jesteś w tym nastroju. W jakim nastroju? Wcale, że nie. Po prostu zdałam sobie sprawę, że mogę jakoś tutaj ciebie ugodzić i wykorzystać to, że jesteś nieuważny. Cóż, chyba powinienem wiedzieć lepiej, jak to zrobić, żeby nie ukazywać ci swoich słabości. I to jeszcze przed moją uczennicą. O, super. Ponownie się nachylam nad nim, a moje usta ponownie dotykają jego, kiedy słyszę, że coś puka. I obydwoje się przestraszamy tego. No i tyle by było. Dokładnie. Kiedy żadne z naszej dwójki nic nie mówi, ponownie ktoś puka. Przepraszam, że przeszkadzam, księżniczko Lucette, książę Claude, ale król domaga się, żeby porozmawiać z księciem w sali tronowej. Mówi, że chodzi o budżet tego celebrowania naszego. Oho, czyżby Claude wydał za dużo? Budżet? Claude'owi udaje się wyswobodzić spode mnie i uśmiecha się troszeczkę zakłopotany. A no tak, wydaje mi się, że jest to dosyć ważne. Mówi mi, że szybko, że tak powiem, pójdzie do sali tronowej. Służąca cofa się i słyszę, jak odchodzi. A o co chodzi z tym budżetem? No cóż, wiele rzeczy, które potrzebowaliśmy, oczywiście zrobiliśmy tutaj na twoje urodziny. No i oczywiście musiały zostać pieniądze dane z funduszu. Brugantia oczywiście pomogła z fundowaniem niektórych z nich jako, że tak powiem, uhonorowanie naszego przyszłego małżeństwa, ale uśmiecha się z zakłopotaniem. Czyżbyś ty, Claude, miał jakieś problemy ze swoimi rodzicami, a może oni nie są zadowoleni, że ty musisz tam zostać? Cóż, wydaje mi się, że muszę jeszcze to wytłumaczyć naszemu królowi. Że tak powiem, poprawia swoje ciuchy, a ja właśnie mam go przywołać, kiedy on pochyla się tuż przede mną, że tak powiem, zabiera do siebie prezent, który mi dał. Jeżeli nie masz nic przeciwko, słońce, pochyla się, żeby pomóc mi z naszyjnikiem, a kiedy już się odsuwa, on delikatnie zwisa na mojej szyi. Ten delikatny ciężar przypomina mi oczywiście o tym przeszłym, który nosiłyśmy, tak? Czyli buciku. Jest w tym samym miejscu.
Zobaczymy się później, Lucet. Nasza dwójka mówi sobie papa, a on natychmiast odchodzi, pozostawiając mnie samej, żeby przemyśleć to, co się dzisiaj działo. No cóż, dni mijają i powracamy do swoich zwykłych obowiązków w pałacu. Krot powrócił do swojej porannej rutyny spotykania się z królem, a także z jego naukami. Cóż, mój, że tak powiem, plan również jest przepełniony spotkaniami i jakimiś tam zajęciami, jeżeli także w to wliczamy zajęcia z Delorą i Waltzem. A żeby to wszystko zakończyć, mam też lekcje, które obiecałam Lensowi, ale słuchajcie, do tego wrócimy sobie już w przyszłym tygodniu, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że aktywność będzie taka jak dotychczas, a nawet i lepsza, powiem, że nie miałabym nic przeciwko. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ilustracja była ładna, naprawdę mi się podobała, chociaż ten styl w tej grze to po prostu... Aj, nie będę się wypowiadać, ale dobrze, słuchajcie, trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłych odcinkach. Pa, pa!